okładkach pojawiły się żółte plamki. Najważniejsze to dopłynąć na koniec rzeki. Na koniec rzeki? Lilio, a ty wiesz, skąd ja się wziąłem? Dżungli, która była prawie puszczą i puszczy, która była prawie lasem oraz w lesie, który był prawie ogrodem, rodził się bardzo mały syn. Jego mama była tak zakłopotana, że ułożyła go na liściu i spuściła na wodę strumyka. Strumyk zmienił się w rzekę, a rzeka zmieniła się... Tego nie wiem. No tak. Ja jestem tylko bardzo małym słoniem. Mam zaledwie 5 centymetrów z kawałkiem. 5 centymetrów? Tyle to miałeś, jak widzieliśmy się po raz ostatni. Od tamtej pory urosłeś. Urosłem? Tak. Ja jestem pewna, że masz już 7 centymetrów. Już 7 centymetrów? To plingi plunki istnieją. Przecież mam już prawie 7 centymetrów. 7? No co ty, stary? Ty już masz pewnie z 11 centymetrów. 11? A może nawet 9? A może nawet 9? To ja jestem już bardzo dużym słoniem. Ja jutro mogę mieć już 13 centymetrów. Pewnie. A pojutrze może nawet 15 albo i 4. Zaczyna się. No to nie idź tam. To nie mogę. No, ale jak to nie możesz? Zostań tutaj. Chodź, zamkniemy. Ale czemu tam idzie? Też właśnie patrzą mu do teatru. On zaraz chodzi. Nie, pomóż tutaj. Pomóż tutaj. Z wami. Cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Albo jak... Nie mogę. Ale nie mogę. 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 Nie mogę
mam świetny pomysł. A może byście tak założyły własny, podziemny krąg miłośników teatru? Tak, to jest bombowy pomysł! No, w ten sposób nie będziecie musiały wychodzić rano z ziemi i słuchać produkującego się wróbla. Wybudujemy wam tutaj taką scenkę, gdzieś może... O, może tutaj. Proszę. No, to może wiecie, co mam świetny pomysł, ale genialny. Zaczynamy próbę. Dobra. No, to co? Idziemy? Wiesz co? To wiesz co? To może byśmy wyreżyserowali to tak, że ty wejdziesz z prawej, słuchaj, ty z lewej, a ty słuchaj, a ty środkiem. Dobra? To ja idę z prawej. To już, no i gramy. No ja idę z lewej. No to ja idę środkiem, dobra. Proszę, wiecie co, może byśmy dzisiaj zaczęli od tego fragmentu Żyłem z wami, czy chciałem im pokazać? To ja może, bo dobra, to ja. No. Na rolę, wiesz, żyłem z wami. No to trzeba było z wami. No to podzielić. Żyłem z wami. Żyłem z wami. Cierpiałem i płakałem. No. Z wami. Przepraszam, ale już przepraszam. Wiesz, jest coraz lepiej, tylko żeby się przydało jeszcze jakieś zadania. Thank you.
zmęczyło się własną urodą i zamarzyło o czymś innym. Równie pięknym. Mijały lata i we wszechświecie powstawały mgły i deszcze i promienie słońca krążyły wokół tej mgły i smutno. Byłem smutno, że nic jeszcze nie pojawia się na niebie, ale nagle pewnego dnia pojawiła się tęcza. Miała więcej kolorów niż słońce, chociaż nie była tak potężna, to była równie piękna. No i słońce się zakochało. Miłość do tęczy sprawiła, że świeciła jeszcze jaśniej. Promienie ciepło docierały coraz dalej do innych planet i wszechświatów, które dzięki niemu również stawały się jaśniejsze. I wszechświat obudził się i odnalazł szczęście w miłości słońca. Dlaczego tęcza odwróciła się od słońca? Dlaczego wszechświat nie może trwać w pełni miłości? Ja wszystko co mam, zostawiam mojemu przyjacielowi słoniowi, a sam wyruszam na koniec świata. Koniec świata? A jak wygląda koniec świata? Koniec świata jest pełen kwiatów. Kwiatów? Czy tam jest może jakiś pajączek? Nie ma tam żadnych pajączek. Jak to? Są tylko wyjątkowe kwiaty. Jest ja, ale tam na pewno są jakieś słoniki. Ja jestem żyrafa, ja mam najdłuższą szyję, ja widzę najlepiej na końcu świata. Muszą być jakieś żyrafy, ale muszą być jak poziomie. Ale to się nie na pewno nie ma żadnych panów komarów, nawet nie ma. Jeżeli nie mają, to małka. Ja jest pełen świń. Jest pełen świń. Zauważcie świń. Jestem gotów. Na pewno? Myślisz, że jesteś
dość odważny. Myślisz, że jesteś dość odważny na pewno? Tak, jestem dość odważny na pewno. Może nawet najodważniejszy w świecie. W takim razie będziesz pędzić. Właśnie taką odpowiedź chciałem usłyszeć. Po czym wyjął z worka drogocenny Blinky Plum. Blinky Plum zamienił się w kwiat, a kwiat zajaśniał jak promień. Człowiek pytał kolejne bryłki ciemności o ich pragnienia, po czym wyciągał kolejne Blinky Plum. I tak kawałek po kawałku powstawała czujka. Coraz to nowe rzeczy wyłaniały się z ciemności, a każda z nich sprawiała mnie zrozumienie. Ale ja wciąż nie wiedziałam, kim jestem. Ja bałam się, że człowiek mnie nie zauważy i nic mi nie podaruje. Wtedy słyszałam, jak czuł dalsze. Ale wciąż nie ma czegoś ważnego, czego potrzebują wszyscy. I drzewa, i ptaki, i kwiaty. Słysząc to, pobiegłam przez trawę, robiąc tyle hałasu, ile tylko mogłam. W nadziei, że człowiek mnie usłyszy. I usłyszy. A ty, bryłko ciemności, kim chcesz się stać? Jakie jest twoje pragnienie? Chcę zostać twoją mamą.